kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święta Hermina Cousin. Biedna Hermina Cousin ciężkie miała życie. Córka ubogiego rolnika z wioski Pibrac, niedaleko Toulouse we Francji. Miała nogi krzywe i rękę uschniętą od urodzenia. Prześladowała ją zła macocha. Nie dbał o nią ojciec, zajęty pracą. Sypiała w chlewku, o chlebie i wodzie. Musiała pracować ciężko, nieraz nad swoje siły. Jedyną pociechę i radość znajdowała w modlitwie i na niej spędzała każdą wolną chwilę. Szła Hermina wczesnym rankiem na pastwisko. Oprócz swego posiłku zaprała z szafy parę kawałków zeschłego, porzuconego przez dzieci chleba. Niedaleko pastwiska, w chacie zapadającej się w ziemię, mieszkała staruszka, sama, jedna, uboga, zapomniana przez ludzi, przemierająca głodem. Dla tej to staruszki przeznaczała Hermina swoje śniadanie, a dla siebie wzięła zatęchłe suchary. Ale i tych kawałków pożałowała jej zła macocha. Z kijem w ręku pobiegła za dziewczynką. Przechodzący drogą sąsiedzi popędzili za nią, by bronić dziewczynki przed gniewem złośnicy. Dopadła macocha jednak pierwsza do dziewczynki i szarpnęła ją za fartuch. Wypadło z niego śniadanie i kilka świeżych kwiatów. A była to zima i w całej wiosce prócz doniczkowych krzewów nie kwitły nigdzie rośliny. Zatrzęsła się ze strachu macocha, bo dopiero wobec tego cudu zrozumiała swoją niegodziwość. –